dzisiaj podpisujemy tutaj jakże bardzo ważne kwestie, bo szkół doktorskich nie byłoby bez doktorantów. Ale ci doktoranci muszą być zrzeszeni. Muszą być zrzeszeni w społeczności. Tak bardzo ta społeczność jest nam potrzebna. Tak bardzo dzisiaj tak naprawdę potrzebujemy młodych. I cieszę się, że na początku to Państwo dzisiaj podpiszecie to porozumienie. Studenci sami wymyślili inicjatywę, która świetnie wpisuje się w rozwój nauki w Polsce. Jesteśmy z Was dumni, że tak bierzecie odpowiedzialność i tak rozumiecie rozwój nauki. Ta obecność władz najważniejszych uczelni w naszym mieście pokazuje, jak cenna jest to inicjatywa. Inicjatywa stworzenia właśnie tego porozumienia doktorantów sprawi, że będziemy bliżej siebie, w tym naszym mniejszym gronie będziemy mogli się wymieniać doświadczeniami oraz będziemy mogli też tworzyć nowe przedsięwzięcia, czy to naukowe, czy to kulturalne. Bardzo ważne są takie wydarzenia, gdzie pokazujemy, że działamy na wspólnej płaszczyźnie, że działamy dla dobra tej w sumie naszej małej ojczyzny, jakim jest nasz region, czy nasze miasto. Dlatego właśnie dzisiaj takie porozumienie w tym momencie jest niesamowicie ważne i bardzo się cieszymy, że możemy być tego udziałem. My jesteśmy inicjatorami jako trzy uczelnie, ale tak naprawdę celem naszego porozumienia jest to, żeby zjednoczyć doktorantów wszystkich uczelni, ponieważ zamierzamy współpracować jako porozumienie z Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz z innymi porozumieniami, które już na terenie Polski działają. Połączenie sił to jest dopiero początek. Postępem jest utrzymanie tej współpracy, ale sukcesem jest wspólna praca. I ja Państwu dzisiaj życzę tej wspólnej pracy. Ta integracja zaczyna się od studentów, doktorantów, i na tym wyższym poziomie nauki i organizacji, którą prowadzimy. Liczę na to, że dołączą również doktoranci z innych uczelni naszego województwa, ponieważ ta integracja powinna być na każdym szczeblu i z wszystkimi jednostkami naukowymi, które funkcjonują w naszym regionie. Pokazujemy mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu, że jesteśmy jednak miastem akademickim, głęboko akademickim, silnie także naukowo. Wzrost naukowy to jest ubogacenie też własnej osobowości i wszystkich wartości, które są szlachetne i które stanowią właściwie ścieżkę kariery i ścieżkę życia.